Marysia, są dekoracje. Pan nie, musimy zdjąć. Postaw tam na tamtym stole. Tak, bo tutaj mocno wieje, co prawda. 16 ma być, a nie 61, bo ja mam 48 lat. No jest 16. Jest 16. Była specjalnie w Kruszewskiej Mikołaj, żeby właśnie poświęcić. Brawo, brawo. To zostajemy, co rozpiewamy? Kości do Jackowi. Dawaj. Dawaj. 16 niech będzie. Witamy serdecznie z Rybsowiena. Dzisiaj tutaj spotkaliśmy się, ponieważ Janusz ma urodziny, a znamy go pod pewnym pseudonimem, ponieważ pisze dla was wiersze, ale o tym opowie wam już Maria i nie zapomnij na końcu jemu złożyć życzeń. Dobrze, spróbuję nie zapomnieć. Janusz jest bardzo dobrym pisarzem i cieszę się, że pisze dla nas wszystkich, a my czytamy. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I nie tylko, tak króciutko, bo o tym skręcę jeszcze oddzielny wywiad, czy powiedzmy relację, ale byliście chyba 2 tygodnie temu w Stadnikach. Czy możesz coś o Stadnikach opowiedzieć? Tak, ale to opowiemy następnym razem. Było cudownie, ale my jeszcze żyjemy wspomnieniami. I tyle do tematu, co chodzi o Stadniki. Nakręcimy dla was specjalną relację dzięki materiałom, które nam przysłali. A teraz jeszcze do Bogusi, która siedzi po mojej prawej stronie. Bogusia, ty też tutaj dotarłaś z powodu Janusza i jego urodzin. Tak, bo Janusz to jest mój przyjaciel. Ja nie jestem jedną z poetów, malarzy i tak dalej, tylko przyjacielem domu, że tak powiem. Czyli inaczej mówiąc, nie tylko poezja i nie tylko ładne obrazy, tak jak Jacka Rozmiarka obrazy, dokładnie, ale także przyjaźń. Przyjaźń. No to wszystkim. To zostanie mi tylko ostatnia prośba, chyba powinnaś złożyć jakieś życzenia Januszowi. Oczywiście. Janusz, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i rozumu. Dużo rozumu, bo rozumu nigdy za dużo. Zapamiętaj. Drodzy widzowie, a teraz udamy się do Jacka Rozmiarka, który nie tylko maluje obrazy, ale także za chwilę Januszowi złoży osobiście życzenia. U mojego boku, drodzy widzowie, Jacek Rozmiarek. Jacek Rozmiarek, jak wiecie, znacie go zresztą już, nieraz wspiera akcje charytatywne, które są tutaj w Wiedniu organizowane i nie tylko. Wsparł bardzo mocno akcję dla Oliwki, był na meczu charytatywnym, także był w Stadnikach, o tym, ale opowie troszkę później. Dzisiaj całkiem inny powód jego tutaj wizyty w Rybsowiena. Jacku, dlaczego dzisiaj tutaj jesteś i komu chcesz złożyć życzenia? No jestem zaproszony, czuję się zaszczycony, że Janusz zaprosił mnie na swoje urodziny. Jest super, pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera. No i Janusz, życzę ci zdrowia, a resztę musisz kombinować. Dziękuję. I tak to, drodzy widzowie, w życiu jest. Trzeba troszkę kombinować. I nasz solenizant dzisiaj. Nie pytam się jego, które ma urodziny, bo tak jak widzieliście na załączonym ciastku, filmie, relacji, praktycznie ma 16 lat. Janusz, jak się czujesz z twoimi 16 laty? Kto tutaj właściwie dzisiaj przybył na twoje urodziny? I jakie masz plany na pozostałe 16 lat twojego życia? Marku, mój ojciec dożył setki bez kilku miesięcy. Ja jestem krok przed 50, więc liczę, że jeszcze pół wieku przede mną. A jestem w gronie najbliższych przyjaciół. A jest tu pani Bogda, moja przyjaciółka. Jest Maria, jest Jacek, Janusz, Iza, no i Marek. Jest taki jeden reporter. Dziękuję tobie. Który został zaproszony, co prawda, jako gość, ale cieszę się też, że nie zapomina o pracy. No Markowi TV zawsze towarzyszy kamera. Tak było w jego przeszłości, kiedy miał faktycznie te 16-18 lat i tak też jest dzisiaj. Powróćmy jednak do twoich urodzin. Czyli czujesz się dobrze? Czuję się dobrze. Dostałem wielki zaszczyt, dostąpiłem. Można powiedzieć, że zaszczyt, na który
poeta czeka całe życie, a najczęściej dostaje go po śmierci. Pan Leszek Żuliński, numer jeden, jeżeli chodzi o krytyków literackich w Polsce. Udostępniłem mu moje wiersze rękoma mojego przyjaciela i dostałem od niego odpowiedź. Okazało się, że nie jestem poetą, jestem prozaikiem poetyckim. Piszę, dosłownie powiedział, że to, co piszę, jestem ewenementem. Jestem jedną z nielicznych osób, ponieważ styl, którym operuję, którym się zajmuję na co dzień, był w okresie romantyzmu, był w okresie Młodej Polski, burzliwych dziejów w tym. I szczerze ci mówię i powiem, że nawet jestem niezaskoczony, ponieważ moi przyjaciele nazywają mnie ostatnim Mohikaninem romantyzmu. Jest to chyba związane z moim takim hobby, zainteresowaniem, bo zawodowo jestem fizjoterapeutą, masażystą. Dzięki Jackowi, dzięki Mary, dzięki Januszowi, dzięki przyjaciołom i kolegom dowiedziałem się, że mam zdolności, o których nawet sam w nie nie uwierzyłem. Zacząłem robić grafikę. W tej chwili jestem w trakcie tworzenia 5 projektów. Jeden na szczęście już się kończy. 4 następne są przede mną. Pracy jest multum. No, tak jak ty, mamy też pracę zawodową. Trzeba to wszystko połączyć i najlepiej wiesz, że jest to utrapienie. Utrapienie takie, które albo cię pociągnie, albo cię zdołuje. Ja się staram, dzięki moim gronu moich przyjaciół, zobaczyłem to w Stargika. No, dostałem tam, można powiedzieć, komentarze i opinie bardzo pozytywne. To człowieka buduje. To daje takiego paera, rób to, co lubię. No, z tego, co widziałem na zdjęciach i materiałach, które żeście mi przesłali, Stadniki to był bardzo duży sukces, o tym też zrobimy oddzielny wywiad, oddzielne sprawozdanie z materiałami, które, tak jak powiedziałem, mi dosłaliście, ale powiedz mi, jakie masz jeszcze plany na te twoje pozostałe, nazwijmy to, 16 lat? No, plany mam, ci powiem, bardzo szerokie, no właśnie te projekty, które nad tym ostatnim pracowałem 2 lata. Teraz robię Ziemia, skąd mój ród, gdzie miejsca, których już nie ma, sobie wyobraża zdobyć fotografie, zdobyć zdjęcia, zrobić z tego grafiki. Jest to po prostu na 3-4 lata, 5. Potem chcę wspomnieć nieżyjącą moją żonę, córkę i siostrę. To będzie druga część. Chcę też zrobić o moich dziadkach, którzy byli Piłsudczykami, zginęli w obronie Wisły, w cudu nad Wisłą. Jeden w obronie Ostrołęki, drugi w obronie Włocławka. No, historia tego. Chcę też trochę powrócić do mojego ojca, który był cichociemnym, był oficerem AK, był w obozie Auschwitz-Birkenau, był w obozie Dachau, był przeszkolonym po prostu, ścigany przez gestapo listami gończymi w Berlinie, w czeskiej Pradze, w Warszawie. Historii mam w rodzinie bardzo dużo, więc ciąży na mnie taki obowiązek, taka jakaś siła, która mówi, musisz, żeby oni nie przeszli w niepamięć, żeby to nie minęło i ktoś kiedyś powie, no kto to był Henryk Jabłoński, kto to był Goździewski, kto to był Ciałkowski, kto to był Goździewski, kim byli Nerek, rodzina, która z dziada, pradziada, wszystkie powstania, każde powstanie zabijało któregoś z moich przodków. Pierwsza wojna światowa, wojna bolszewicka z dwóch dziadków, druga wojna światowa, która zabiła całą rodzinę mojego ojca i praktycznie mój ojciec powiedział, że był chowany na księdza, a zabijać się nauczyli go Niemcy. Więc ta, muszę powiedzieć, może nie idę drogą romantyzmu, nie idę drogą takich wzniosłych ideałów Mickiewiczowych, słowackich, a może Norwida, tylko idę drogą historii. I pan Żuliński Leszek, który jest
krytykiem bardzo wysokiej klasy. On mnie zmotywował do tego. Rób to, co lubisz tego. Nie umiesz się wciągnąć w rymy. Nie lubisz rymów warszawskich, częstochowskich, czy słowackiego, czy innych poetów, nawet Mickiewicza, więc rób prozę poetycką. To, co już dawno zaginęło, a ty jesteś ostatnim takim prosektorem, może powiedzieć odnowicielem jakiegoś trendu, który dopiero się odradza, budzi i daje szansę na jutrzejsze plany, na jutrzejsze życie, na twórczość, na całą moją twórczość. Bardzo dużo zawdzięczam też tobie i TV Marek, ponieważ wy pokazujecie nas, prostych poetów, prostych literatów, prostych muzyków, malarzy, którzy by zaginęli w tłumie innych ludzi, którzy my jesteśmy przecież Upslanderami, my jesteśmy obcokrajowcami tu. Można powiedzieć, jesteśmy poeci wędrowni, kloszardzi tego świata obecnie. I ta nasza twórczość bez ciebie nie istniała. Dziękuję tobie serdecznie. Dziękuję też za to uznanie na naszą pracę, czy do naszej pracy, którą wykonujemy w chwilach właśnie możliwych, czy pomiędzy tymi obowiązkami codziennymi. Janusz, powracając jeszcze do dzisiejszego dnia, w imieniu swoim, jak i także wszystkich widzów Marek TV, chciałbym tobie naprawdę złożyć serdeczne życzenia, ale przede wszystkim zdrowia, żebyś miał zawsze siłę na to, co tworzyliście do tej pory, na to, co tworzycie w tej chwili i na to, co będziecie tworzyć. I jeżeli będzie mi możliwe, w przyszłym roku bardzo chętnie dołączę do was do Stadnik z Izabelą, tak żebyśmy mogli live i... Zaprosimy cię prędzej do Kowala, gdzie się urodził też król, tam był właśnie w Dobczycach pod Stadnikami, jest jeden z zamków Kazimierza Wielkiego, a my będziemy w Kowalu tworzyć też Kowal, jakiego nie ma, Świat Maryi. I tam będziecie zaproszeni jako goście honorowi na mój album poetycki dla nich. Myślę, że prędzej tam się spotkamy, tam uczcimy tego Kazimierza Wielkiego troszkę inaczej niż go czci historia, trochę ze strony poetyckiej, a ja też chciałem podziękować tobie, chciałem podziękować idzie, ale przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim moim czytelnikom, ponieważ każdy pisarz, poeta pisze przede wszystkim dla czytelników. Facebook teraz jest takim oknem na świat. Dostałem życzeń, Maria tam obliczała około 1000 sztuk. Nie wszystkim jeszcze zdążyłem odpisać, ale każdemu razem i każdemu z osobna bardzo dziękuję za każde życzenia, które mi przysyłano. Pół wieku to jest taki wiek, kiedy człowiek ma już połowę życia ze sobą. Trzeba to uszanować i trzeba uszanować wszystkich, którzy to chcą okazać mi. Ja okazuję wdzięczność. No i tak. To podam ci rękę. I tym aspektem, drodzy widzowie, dzisiaj z Rybsowiena, z pierwszej dzielnicy, nasz solenizant Janusz, który przyznał się, ile ma lat, słyszeliście to. Dziękujemy wam serdecznie, dziękuję też w imieniu wszystkich, którzy Januszowi składali do tej pory życzenia. Oby miał jeszcze sił i zdrowia na dalsze swoje publikacje. Dziękuję.